Siema, z tej strony Kelezi, witam was w tym kolejnym pięknym dniu. Dzisiaj lecimy z aktem drugim w Hello Nibor. I co my tu mamy zrobić? Coś pewnie mamy przestawić, bądź nie wiem co. Tak mega szybko zaczął się ten odcinek, zauważyłem, że tak jakoś szybko to się zaczęło. Okej. Czy ty mi... Czy on mi wyje... Co? Czy to... Kto mi otworzył te drzwi? Kto otworzył drzwi? Okej, tutaj mamy... Okej. Wypiję... Nie, myśleliście pewnie, że powiem coś złego i nieodpowiedniego. Nie, otóż nie tym razem. No cóż, wchodzimy do wentów. Lubię bardzo chodzić po wentach. Bardzo lubię wenty. Czekam, aż tylko coś mi zacznie gonić w tych wentach, na przykład Music Man. To by było całkiem crazy. Nie powiem, że nie. To jakaś tarka, nie wiem, stopy mogę sobie podetrzeć w tym człowieku. Daj mi spokój. Wow. Co jest? Hej. Hej. Yo. Ej, fajne. Gdzie ja tak właściwie jestem? Ej, dobra, to już mi się podoba. Już mi się podoba. Wiecie czemu? Bo to mi mega przypomina dom z jakiejś alfy czy coś. A pamiętam, że jak była alfa tej gry, to ja mega, ja kochałem tę grę. Serio. Po prostu to była, wow. Wtedy to wszystko mnie tak interesowało. Czy on się kąpie? Czy on się... Okej, ty mi nie dasz spokoju, prawda? Ty mi nie dasz spokoju. A może... Że sam sobie ten spokój wezmę? Okej, chyba może jednak nie. Ej, panie! Ty wejdziesz? Jesteś głupiutki. O, ej, tutaj można było... Dobra, Spider-Man moment. Man. Czemu ja to wszystko wyrzuciłem? Wszystko co miałem to wyrzuciłem. Dlaczego ja to zrobiłem? Ale daj mi spokój, człowieku. Okej, chyba zginąłem. Chyba odrobinę zginąłem. Podgłośniłem lekko grę w ogóle, bo ona była za cicho. Więc mam nadzieję, że teraz będzie git. Okej, tutaj znowu... No potrzebujemy jakiegoś klucza. Okej, spoko, ale nie mogę nic z tym zrobić. A nie mogę tego zabrać, ani kręcić tym nie mogę. To trochę dziwne, aczkolwiek mam plan. Bo jego da się mylić. Więc gdybym tak... O, na przykład w ten sposób, wyłączył mu prąd i poszedł w drugą stronę. Chyba git to by było. Ale... Co teraz właściwie powinienem zrobić? No, oh man. Creeper? Oh man. Dobra, weź nie panikuj. Niesi fermentu, gościu. Czy on w dalszym ciągu mnie tutaj goni? Co za typ? Ej, ja tam mogłem wyskoczyć tak właściwie. Aha. Zostań, nie mogę wejść. Czy to ma jakiś powód? Czy nie? Nie wiadomo. Dobra, czy tutaj coś... Hej! Okej, to całkiem przyjemnie, tylko... Gdybym tak na przykład podniósł to, czego zrobić nie mogę. Oj, chyba dostałeś, kolego. Jak mi przykro. Tylko, że nie. Co? O, hej, dobra. Ej, co się... Dobra, nie wiem, co to miało znaczyć. Mam nadzieję, że on tutaj nie wejdzie. Hej. Okej. Ej, dobra. Teraz tempo rozgrywki mi się podoba bardziej niż poprzednio. Bo nie ogarniałem nic, absolutnie. W sensie, była tragedia po prostu z tym, co ja tam robiłem. A nie robi...
O tak, Boże, jak ja tęskniłem za tym, jak ja tęskniłem za tym. To są czasy alfy, prawda? Jak dobrze myślę, to napiszcie w komentarzach ogólnie. Bo być może wy ogarnęliście więcej, a ja niezbyt, bo ja się zbyt skupiłem. Tutaj mogę wrzucić to i po prostu po tym przejść czy coś. Nie wiem, czy to będzie takie proste. Nie wiem, ja tutaj muszę wyłączyć wodę. Maybe. Nie, może muszę walnąć tego rekina. Kolego? Aha, naprawdę? Chciałem muszę teraz na nowo zdobyć. Dlaczego jest noc? Dlaczego jest noc? Holy moly. O co tutaj chodzi? Co tak właściwie muszę tutaj zrobić? Ale się tego nie spodziewałem, że tak szybko przepłynie. Okej, on pływa bardzo szybko, kiedy wchodzę do wody. On jest bardzo, bardzo szybkim rekinem. Może nie będę wchodził w parady na razie. Książki, ale to mi nic nie daje. To mi absolutnie nic nie daje. Rekin. Okej, straciłem jedną latarkę. Co tak właściwie powinienem tu. Ziom, przestań. Przestań, po prostu. Pewnie. Oczywiście, że tak. W każdym razie. Co jest następnym krokiem w mojej tutaj wycieczce? Sąsiedzie. Proszę się ogarnąć. Ale gdzie on? Oh. Man, dobra, ogarnij się. Tak ci to nic nie da. Jesteś głupi. Ale co ja tak właściwie tutaj powinienem? Tam wyżej się dostać może? Być może. Ale jak? Systemy rur. O tak, jak ja to ująłem, rurociągi. Jasne, że tak. No, tam nie wskoczę. Dlaczego nie mogę tutaj nic zrobić? Tutaj zdecydowanie coś muszę zrobić z rurami. To jest jakiś pokój połączony z rurami. Więc coś to musi znaczyć. Tylko co, czy ja to muszę odkręcić, bo to jest jakiś dynks. Może coś z tym dynksem mam zrobić. Ale, no, świetnie. Ale czy ja mogę coś z tym dynksem zrobić? Mogę. Czy tu jest więcej takich dynksów? Na przykład tu. Tutaj. Czy to jest dynks? Czy to jest dynks? Tutaj nie ma dynksa. Fa, cholera. Może teraz? Może jednak nie. Dobra, jest opcja. Odrobinę prawdopodobna, że teraz będę mógł w spokoju z rekinem wyssać wody. Albo ona się już wysrała, nie wyssała się ta woda. Okej, no to wracam z powrotem. Wyłączyłem mu prąd i pobiegłem z drugiej strony. Właśnie, że poszedł sobie włączyć ten prąd z powrotem. O, świetnie, o, cudownie. Zaczynamy ten dzień słonecznie. Dobra, ale to mi oddaj. Czy ja włączyłem. Zostaw mnie! Zostaw mnie! Ej, panie, dobra. Jak mam go wykiwać? Jak tak właściwie mam go wykiwać? Być może w ten sposób. Nie powinien wiedzieć, że tu jestem. Nie, proszę! Hej, w ogóle wiecie, że on się nie nazywa Kyle, tylko Theodor. Dowiedziałem się tego wczoraj, albo przedwczoraj, nie pamiętam. Ale niedawno. Tak jak mówię, pamiętam tę grę z czasów alfy.
Nic więcej nie mogę dodać w tym temacie. Czy ta gra nie jest za głośno? Teraz przywróciłem głośność do poprzedniej. Najwyżej się zmieni w następnym odcinku z powrotem na głośniejszą. O ile się okaże, że ta była... Tamta była za głośna. Nie, że była dobra. Takie rurociągi. What? Mogę jakiegoś speeda dostać tutaj? Halo? Ale co tak właściwie mi przedstawia ta scenka? Zaraz się zżygam. Nie będzie tak śmiesznie. W sensie, że sąsiad zabił jakąś dziewczynkę i ją wrzucił do piwnicy. Chciałbym bardzo zrozumieć. Co zrobić, żeby on się poddał? Nie możesz się poddać, debilu. Masz. Goń do okna. Życia, frajerze. Czy ja mogę tu skoczyć? Ach, cudownie. No co ty robisz? Dobra. Nie wiem, co chciałem zrobić. Dobra, mogę. Dobra. Chamsko. Jakie to jest chamskie. Wow. Szybki jesteś, naprawdę. Niesamowicie szybki człowiek z ciebie. No co? Co jest z nim nie tak? Dlaczego jesteś tak irytujący? Dlaczego? Kto cię takim stworzył? Matka natura mnie takim stworzyła po milionie lat. W końcu udało się to dostać. Zamknij mi te drzwi, bo chciałbym naprawić sprawę rekinową. Czy to już tyle? Naprawdę? Na serio? Cudownie. Cudownie to zrobiłem. Czemu to próbował się dostać przez to? Crazy. Crazy boy. Chyba żryj ławkę, debilu. Okej, tutaj jest... Okej, czyli ich musi być o wiele więcej. Ma to jakiś sens. O! Kurwa. Jak rozpierdolić kamerę? Oj, włączyłem kamerę. Da się rozpierdolić kamerę. Da się rozpierdolić kamerę. Halo, da się rozpierdolić kamerę. Tutaj jest, hej. Okej. A tutaj co jest tak właściwie? Tutaj... Jakaś zębatka, ale... Dobra, myślę, że to mogę zebrać. Chyba jednak nie. Nie wiem. O! Tego potrzebowałem, ale... Ale... Okej, czyli trzeba było tworzyć trzy spłuczki jakieś. Spłuczki. Żeby dostać wajchę. Okej, ale to nie może być do tego. Bo...
Bo nie mam jak tam wejść, bo mnie rekin zabije. Więc... Może tutaj, gdzie brakowało wajchy? Podnieś to... Co ja robię? O! Okej, ale... Czy to zabiera wodę rekinowi? Czy w końcu udało mi się zabrać mu wodę? Czy nie da się zabrać mu wody i tak naprawdę to nie wiadomo o co chodzi? Nie, tutaj leci woda, tu... Jak to nie jest to, to ja już nie wiem co. Okej, to ja już nie wiem co muszę zrobić. Bo ja tutaj cały czas coś robię, ale jednak okazuje się, że gówno drobię, że za mało robię i tak naprawdę to na nic to nie. Może muszę wrzucić książkę do pieca? Okej, wyobrażałem sobie to trochę inaczej. W każdym razie, co ja teraz muszę zrobić? Co jest moim celem w tym momencie? Bo ja chyba trochę nie rozumiem. Nie wiem, czy ja nie znalazłem wszystkich. Ale gdzie może być ich ziom. Okej, nieważne. Jesteś kurwa głupi. A może ja powinienem w ogóle... Nie, na pewno nie schodzić tutaj do niego. Weź, wracaj na grę. Może ja powinienem, powtórzę, zabrać to z powrotem. Chyba. Nie no, zakręcać nie. Odkręcić. Zabrać z powrotem. I uciec. I wszczepić to gdzieś. Ej, to może... Że jakby mu się nudziło, co teraz tutaj przyjdzie? Dobra. On sobie tam przyjdzie. A ja zajmę się tym, co tutaj trzeba zrobić. Czy trzeba to zakręcić? Nie. Więc co? Zakręcić. Tutaj coś? O, nie, proszę cię, zostaw. Nie. Nie. Wiedziałem, że nie chcesz mnie złapać, głupi śmieciu. Najstraszniejsza postać w grze, rekin. Ja się boję, że jak tak będę sobie skakał, to w końcu... Nie! Dlaczego to robisz? To w końcu wskoczę do tej wody, do rekina. Ale czy ty możesz? To nie wygląda tak, jak chciałem, żeby wyglądało. Dobra, mam jeszcze ławkę. Mam jeszcze ławkę. To owieczkę tutaj dukniemy. Mamy jeszcze... Nie mamy. Mamy gramofon. To chyba... Chyba nie będzie wyglądało tak... a jakby zabrać to i położyć tutaj, na tym. Okej, ten rekin... On wie, co się dzieje. Dobra, dobra, parkour. Parkour. Kolejny sen. Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Szpitalne Łóżko TV i dzisiaj sprawdzamy, co się dzieje w tym szpitalu. Dzień dobry, na recepcji stoi sobie pan sąsiad. Jest bardzo zmartwiony. Chciałbym w niego rzucić mikrofalówką, ale tutaj takowej nie ma. Bardzo smutno mu, bo właśnie... Właśnie umarła w nim chyba nadzieja, bo tutaj absolutnie nikogo nie ma. To się nazywa schizofrenia, drogi sąsiedzie. Nara, wychodzę. Kolejny dzień w robocie. Dobra, zabieram to krzesło. Krzesło. Fotal? Fotal. Okej,
Uwagę. Jak mam się dostać nad siebie? Bo zauważyłem, że tutaj jest kolejne takie. Takie coś. Ale tutaj się wskoczyć nie da. Więc będę musiał się podsadzić. Wezmę cokolwiek tutaj leży. Po prostu coś niesamowitego. Ej, siema, żyję. Jestem tutaj. Na krawędzi, ale jestem. Ale nie sięgam tam. I boję się, że jeden zły ruch zrzuci mnie stąd. I wtedy to już będzie koniec, aczkolwiek. Dobra, powiedz mi, że to już. Że to już zakończy moje cierpienie. Odnośnie rekina. Proszę. Tak, czy dobrze myślę? O, tak, idzie. To robot. Yo. Mogę mu go wsadzić w majtki. Siup. Czy teraz będzie leciał tego? Sortowałem. Ej, a gdyby tak wyrzucić tego złoma i nalać wody. Git, okej, tak może zostać. Naprawdę. Okej. Ja chcę zobaczyć, jak to w nas znika. Ona się nalewa. I nagle znika. I w którym momencie ona znika? Gdzie? A. Okej. Fajnie. Okej. Krzesło. I w ogóle. Jak postawić krzesło pod. Tak, wiecie. No tak, pewnie wszystko wyrzuć. Bo musi się dać tak ustawić to krzesło, żeby on nie mógł tutaj wejść. Ale prawdopodobnie robię to źle. Trudno. To biorę ze sobą. Nie wiem po co, ale tak zrobię. Co ja będę drabiną wschodzić? Okej, jakbym stąd wypadł, byłoby smutno. Jesteśmy gdzieś. Czemu słyszałem dźwięk nożyczek? Co? Co to jest za miejsce? Sąsiedzie. Sąsiedzie, nie udawaj, że ty wiesz, jak tutaj wejść. Bo nie wiesz. A może i wiesz? Oj, chyba wiesz. Jednak. Z jakiegoś powodu. Dobra, tutaj coś może jest, proszę. Rury. Dużo rur i drzwi. Okej. Być może jestem teraz odrobinę w dupie. Jak się stąd nie wydostanę, no to sadek. Obawiam się, że ktoś tu przyjdzie i sam mnie stąd wydostanie. Być może już ktoś tu jest, kto chce mnie wydostać stąd. Czy to źle, czy to dobrze? Nie wiem. Aczkolwiek chyba byłoby łatwiej. Może nie powinienem skakać. Może czasem wystarczy chodzić. Okej, zamontował drzwi. Co za cieć. Okej, tam nie doskoczę. Szkoda, że zostawiłem koło na górze. Czy ja mogę? Ale czy ja mogę? Co, teraz tutaj przylazłeś? Teraz, jak już sobie radzę, żeby stąd wyjść? Już mi idzie dobrze. Zepsuj mi marzenia. Ups. Jak mi przykro, że rozwaliłem ci to, co żeś zrobił. Głupi debilu. Czym tutaj jest? Jego tutaj nie ma. Ej, dobra, git. Czy tutaj postawię jakąś pułapkę? Nie mam pojęcia, o co mu chodzi, ale. Wiem! Wiem, do... wiem. Dobra. Teraz to wszystko nabiera sensu. Co się dzieje? Proszę palić gumę.
Nie zdąży tu przyjść na czas, prawda? Nie mówcie mi, że zdąży tu przyjść na czas. Nie zdąży. Nie. Sąsiedzie, proszę mnie zostawić w spokoju. Dobrze? Dziękuję. Zimny pry... Sąsiedzie, co sąsiad narobił? Rura mi nie działa. Nie da się stąd jakoś wyjść szybciej niż po tych rurach. Byłoby... Cholera miło. Jestem tu, sąsiedzie. Chciałbyś może mnie tak złapać? Jestem tutaj, proszę mnie złapać, bo nie chce mi się wychodzić po tych rurach. Jest to odrobinkę irytujące. Ale tylko na początku. Czy ta kamera znowu działa? Okej, chyba znowu działała. W każdym razie już nie działa. Czy ja mogę w jakiś sposób to... Dzięki. Okej, wiadro z wodą wylane na łeb. Dzięki bardzo, sąsiedzie. Bardzo było pomocne z twojej strony. Może ja go wezmę ze sobą? Uj! Klasycznie. Łopata też biorę. Będę miał czym w niego rzucać. Więc bardzo sympatycznie. On tu jest, on tu jest. Sąsiedzie, proszę mnie zostawić. Sąsiedzie, my... Kebaba, ktoś chce, chce ci kebaba, macie kebaba. Nie, widzowie, to ja będę jadł. Jak skończę ten akt. Więc prawdopodobnie, że zjem go wieczorem. Także zimny kebab będzie jedzony. On tu idzie, czy nie? Noszy... Klucz. Klucz. Jak mam go... Yo! Świetnie zrobiłem. Okej. Tajemnica świata rozwikła. Co się dzieje? To nie tak, jak sąsiad myśli. No podnieś to. Użyj tego. Dzięki. Dobra, pal gumę z tym kluczem teraz. To wychodzi na to, że teraz mogę tam wrócić. Na górę. Czy to jest ten moment? Czy to jest moment prawdy? Kiedy dowiemy się prawdy o sąsiedzie? Pewnie nie. Proszę. Okej, coraz lepiej mi idzie ten parkour tutaj w tym momencie. To świetnie. Dzięks. Nie ma co. Sąsiedzie. Co? Ty się zgubi. Frajer. To ja może wyjdę stąd. Wyjdę. Adios. Oj. Dobra. Czy tak właściwie ta łopata mi się teraz na coś przyda? Jak mam to? Po co? Okej. W sensie nie jestem pewny, czy dobrze myślę, ale... Ale jest to bardzo prawdopodobne. Jest to bardzo prawdopodobne, że myślę dobrze. Tym razem chociaż. Gramofon, o to ja go tu przyniosłem. O, latarkę też. Ach, piękne wspomnienia z tym miejscem. On wojuje z tym rekinem. Albo po prostu... O! Panie sąsiedzie. Panie pilocie, dziura w samolocie. On jest tutaj, kurcze pieczone. To chyba nie będzie mi to... Dobra, będzie mi to dane, już wiem jak to zrobić. Yo, przestań. To było tutaj, tak? Tak? To czy to do tego? Tak! I co? I co? Okej, zupełnie nic mi to nie daje. Okej, kibel i piec. I co?
okej. Okay. Kibel nadpie... Fajny żyrandol. Ej, ale... Okej, okay, jednak mi tego nie oddawaj. Wiesz co, nie przyda mi się to w żaden sposób. Absolutnie. Gdzie jest kibel? Okej, okay, kibel jest tutaj, no nie? Nie mam być nad kiblem. How? Miał? Ale tutaj nie mogę się dostać w żaden sposób. Jak ja mam tam się dostać? Aha, no gdzieś to, że nie ma prądu. Nice. Naprawdę świetnie. Ale proszę was, proszę. Czy to... Powiedzcie mi, że to otwiera drzwi w tym domu. To ja absolutnie wyjdę z siebie. To będzie totalny koniec. Jak się okaże, że drzwi do łazienki i do pieca są teraz otwarte. Gdzie jest łazienka? W sensie, ja rozumiem twoje obawy. Ta? To zajebiście. Och. No tak. Ale co tak właściwie mi to daje? W sąsiedzie, proszę się nie nerwować. Tak trzeba było zrobić. O jak, ja bardzo nie rozumiem, co tu się dzieje. Nie, dobra, zjem i wrócę.